Siemaneczko, z tej strony Rezi z kanału Rezigiusz. Ostatnio dzwonię do nich chłopaki z kanału 5 sposobów na i dotyka mnie pies po nodze, nieważne. W każdym razie dzwonili do mnie, że robią akcję świąteczną, czyli robią właśnie jakieś tam gadżety na święte, tam fajne prezenciki i tak dalej. No i dziś będziemy robić, więc zabieramy się do dzieła. Ziomeczki, by zrobić kulę śnieżną, musimy zacząć od ścierania płyty. Teraz natomiast musimy folię startą z płyty wsypać do naszego słoiczka. Ok, następnym naszym elementem będzie wlanie wody. Kolejnym etapem, jak sami widzicie, jest wycinanie tych boczków z choinki, żeby to jakoś wyglądało typowo choinkowo, niezwykły trójkącik. Co zresztą robi moja dziewczyna, bo jestem antytalencie. I właśnie w ten sposób powinna taka choineczka wyglądać. Następnym elementem jest włożenie tych pięknych, cudownych choinek, które zasłaniają garnkiem, do wody, po to, żeby je chwilę pogotować. Gdy już to zrobimy, będą, że tak powiem, takie twardsze i lepsze, żeby właśnie trzymały się w słoiku. I proszę bardzo, druga ugotowana choineczka. Musimy ją troszkę przymocować, nie niszcząc jej przy okazji. Gdy już mamy choineczki przyklejone, zakręcamy je w tym i idealnie mi starczyło, kobieto ma. Zakręcamy bardzo mocno! Tak właśnie wygląda kula śnieżna, czy też śniegowa, jak kto woli. Bardzo fajnie, można wstrząsnąć, tylko nie za mocno, bo się to jeszcze odklei. Jak sami widzicie, awesome!